podoba mi się edukacja domowa. Powód pierwszy. Po pierwsze, nie muszę od 8 lub 6 szybko się spieszyć, żeby zdążyć do szkoły, byleby tylko nie przeminąć jakichś lekcji, tylko na spokojnie sobie robię. Od 6.30 załóżmy do 9, bo o 9 mam zadanie, spokojnie. A później mam tylko jeszcze angielski, chyba że mi się już będę robić, to wtedy mam cały dzień wolny. Mój dzień wygląda tak. Najpierw budzę się, robię edukację, później śniadanie. Po śniadaniu, jeżeli nie zrobię angielskiego, to muszę go jeszcze z tatą to się zrobić. Później mam czas na swoje rzeczy. Załóżmy, mogę sobie robić, nie wiem, biologię, bo mnie bardzo interesuje, czyli geografię. No i tak, właśnie dlatego podoba mi się edukacja domowa. Powód drugi jest taki. Nie muszę po pierwsze cały dzień być w szkole, tylko mam cały dzień nie być w szkole, tylko być w domu. Rodzeństwem mogę się bawić z rodzicami, może coś porobić fajnego. I właśnie dlatego mi się podoba edukacja domowa. Dalsza część mojego dnia wygląda tak. Po tych rzeczach i śniadanku robimy, jemy obiad. Jeżeli jest to niedziela, to na obiad jemy nasze lub kupione ziemniaczki z łososiem od naszych przyjaciół, którzy mieszkają nad morzem. Najbardziej lubię robić projekty. A projekty to oznacza, że robię sobie coś z drewna, czy nie z drewna. A dzisiaj zrobiłem nawet coś do nurkowania. Właśnie to są moje ulubione zajęcia. Mam jeszcze kilka innych. Kiedyś interesowały mnie strasznie dinozaury. Teraz już nie interesują mnie dinozaury, tylko bardziej właśnie geografia czy biologia. Czy właśnie robienie różnych takich rzeczy z drewna, nie z drewna. I właśnie dlatego podoba mi się. Dlaczego podoba mi się edukacja domowa? Też. Tak jak już właśnie mówiłem, bo nie muszę być w szkole. Ale także dlatego, ponieważ mogę się bawić z rodzeństwem cały dzień, a nie załóżmy tylko 2 godziny czy 3. Mogę mieć czas, mam czas dla mnie na czytanie książek, pisanie książek, robię, no właśnie to jest dla mnie w tym najbardziej, no, jak to powiedzieć, to fajnie. Ja od 3 lat już czytam książki, ponieważ mama mnie nauczyła, zaczęła mnie uczyć, kiedy miałam 4 czy tam 3 latka, zaczęła mnie uczyć czytać i już 3 lata czytam książki. Napisałam też bardzo dużo książek, ale tylko zacząłem pisać, ale jeszcze nie skończyłem. Bardzo dużo takich książek mam. Załóżmy Wyspa bez groszy, czy załóżmy Dinozaurze jaskinia. Albo piszę teraz bardzo ciekawą książkę detektywistyczną. I przeczytałam już bardzo wiele książek. Załóżmy m.in. Narnię. Bardzo mi się podoba to, że po prostu możemy zostać w domu. A nie musimy jeździć do szkoły. Poza tym, nie lubię, kiedy muszę gdzieś musimy się szybko spiąć, żeby byle tylko gdzieś zdążyć, tylko możemy tak na spokojnie, na śniadanie, wtedy możemy coś tam zrobić. I my mamy taką fajną listę napisaną, jakby jest, załóżmy, piątek. Jest, załóżmy, dzień twórczość pisarska. Dzisiaj akurat mamy twórczość pisarską. Mamy taką kartę, gdzie jest napisane, co w dany dzień, no, jakby jaki to jest dzień. I właśnie napisane mamy właśnie takie hasła, takie, ale właśnie i załóżmy twórczość pisarska. I to wtedy, w tym dniu, możemy najwięcej pisać. Jakby, no.
No, ja to po prostu tak ujmę, ale chodzi też tutaj trochę przed też. Z innymi też chodzę mówić. I w niedzielę mamy taki czas, że idziemy do kościoła wieczorem, po południu, rano, po śniadaniu. I właśnie wtedy jemy sobie obiadek i po śniadaniu jakoś tak może 2 godziny, 3, później mamy właśnie obiadek i w sobotę i niedzielę nie mamy edukacji, tylko w niedzielę jest dzień odpoczynku właśnie, a w sobotę jest dzień sprzątania, więc w sobotę po pierwsze nie sprzątamy, po drugie nie robimy edukacji i po trzecie możemy sobie robić co chcemy. I jest też taki, mamy taki też jeden dzień, w którym, to była chyba środa, w którym no jakby możemy sobie posiedzieć w łóżkach trochę dłużej niż zwykle. Załóżmy, możemy czytać książki, pisać książki. I właśnie to mi się podoba w edukacji domowej.